Siemanko, siemanko, z tej strony Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z serii War Thunder. Jest to już nasz trzeci odcinek. Jak zwykle pojedziemy sobie do Bodzi, jakąś jedną bitewkę sobie fajną zagramy naszymi pięcioma samolotami. Jak już wspomniałem, już tam wrzuciłem chyba te wcześniej filmy z World of Tanks, tak? Nasz 15 odcinek bodajże to był. I tam mówiłem, że będę nagrać Happy Wheelsy i G-Host Record Online. Lecz wystąpił pewien problem, ponieważ Happy Wheels nie wiem dlaczego mi się nie chcą włączyć, coś postaram się ogarnąć, ale G-Host Record Online na pewno będę grał, aczkolwiek nie będę tego nagrywał, tak? To chciałem powiedzieć. Ponieważ niestety mój program, jak już wcześniej mówiłem, nagrywa tylko gry z okna lub pulpit, tak? W innym razie jest po prostu problem. No i w takim innym razie właśnie jest w G-Host Record Online, tak? Także nie będę mógł grać. Niestety, usiłowałem, to znowu już będę mieć pewnie problem z tym, z oknem. Albo nie? Co się ogarnę? Nie wiem. Może już nie będę mieć problemu. Ale dobra. Lecimy sobie. No, na pierwszym odcinku wygraliśmy wojnę, w drugim przegraliśmy. Zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Mam nadzieję oczywiście, że dobrze. Nie będziemy tak lamić, ponieważ w ostatnim odcinku tyle lamiliśmy. I to nie tyle, tylko bardzo. Tutaj już sobie lecimy. Gdzie są nasi? Lecą czy nie? Bo nie chcecie pchać na pierwszy ogień. Lecą, powoli, ale lecą. Pęk, 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 pęk. Dobra, tutaj jest ich pewno. Na pewno jeśli tam polecę, to od razu padnę. Także tak od razu tam nie będę leciał. Dobra, teraz mogę. Już tam ktoś naszych się pierdzielnął tam i zaraz pewnie zginie, bo w niego mnie już napierdzielają ostro. A tutaj mamy już pierwsze te do zestrzelenia. Jedno z bomby potraktujemy, albo tego ściągniemy, proszę. Proszę bardzo. No. Gdzie? Kurde. Wre tutaj jedno. No, widzę, że problemu z ognem już nie będziemy mieli. Nie wiem dlaczego. Nic nie robiłem, a się ogarnęło. No. A. Kurde. Ale gościu tutaj nam wywinął numera. Zmniejszyłem obroty silnika, ponieważ bym go przegonił. Aczkolwiek teraz to muszę chyba zwiększyć, bo on nam ucieka. On ma bardzo dobry samolot pod względem manewrów. Ciężko go będzie złapać. A już nie chcę go gonić, już się wkurzyłem, obraziłem się na niego. Może tego łyknie. No. Dostanie strzała, dostał już, to za pięknie trafi, nie? No. Ciach, no. Nie mogę w niego trafić. Dobra, dostał, ale ja też obrywam od kogoś. Help. No. Wow, jeszcze mój się wpierdzielił. Za chwilę w mojego jeszcze walnę. No. Pomocy. Ale lamie, Jezu Święty, co jest dzisiaj ze mną? Jeszcze bardziej niż na ostatnim odcinku, tego gościa nie mogę ściągnąć. No kurde, jeszcze przyładowuję, jak ktoś we mnie rybie. No już wiem, kto we mnie rybie, chyba mi jest nawredna. Jestem podziurkawiony przez niego. Nie ciężko się z niego pozbyć z ogonu, ponieważ jestem tak podziurkawiony, że teraz mój samolot nie jest zbytnio stabilny. Help. Mówię help to help, kurde. Jeszcze tego nie wyrobię. No, mówiłem, że tego nie wyrobi. Jezu, jaka dzisiaj ze mnie lama. Jestem pewnie ostatni? Wow, zdobyłem punkty, znowu już nie wiem za co, ale dobra. No wypierdziel z tego samolotu. No, proszę, całkiem. No, dobra. No,
Dobra, teraz weźmiemy ten. Tutaj coś, albo nie ten. O, bombowiec. Bombowiec zawsze w każdej sytuacji dobry. To jest generalnie pół bombowy, pół myśliwiec mi się wydaje. Ciąg, ciąg, ciąg. Param, param, papam. Teraz się tutaj polecimy. Zrobimy pirueta. I gościa będziemy napierdzielić, bo on w naszych napierdziela. Łej, Jezu, ale nubek. Rozbił się. Tak jak ja zresztą. I ciach, tak sobie polecimy. Tak jest fajnie lecieć. Up. Patryk, ostrożniej, bo się rozbijasz. Ale tam jeśli chodzi o... Tutaj powiem coś, jeśli chodzi o... tego, jeśli chodzi o... Host Record Online. Bombowiec napierdziela myśliwiec, cóż. To oczywiście będziecie mogli ze mną grać po prostu. Ja nie będę mógł tego nagrywać, ale grać ze mną będziecie mogli oczywiście, bez problemu. Dobra, spuściłem na niego bombę. Bombieśno. Dobra, bomba, bombieśno, kolejna leci, dobrze. Jeszcze mamy dwie bomby bombieśne do zrzucenia. Z chęcią to zrobimy. Ciach, dobra, mam nadzieję, że w niego trafi. No, pięknie. Dobra, to teraz polecimy. Gdzieś tu. Tej kości jest do zestrzelenia. Generalnie dwóch z karabinku, jeden pójdzie, a drugi może z bomby. Dobra, ten z tego, a ten z tego. Dobra, pięknie. Ten z karabinku nie pójdzie. Dobra, które tutaj gdzieś polecimy. Gdzie to ja nie wiem, tutaj, okej, dobra. Ci są do karabinku zestrzelenia, to dobrze. Dobra, pięknie. Oj, co ja dzisiaj robię? Ja rozbiłem się, przynajmniej jestem trochę wysoko w teamie. Ale co ja odpierdzielam? O Jezu, masakra. Co ja dzisiaj odpierdziem, tutaj to naprawdę masakrycznie. Masakryczne rzeczy się dzieją. Ojej, Patryk, ogarnąłbyś się, nie? Ogólnie nasz team jest masakryczny. Mam przynajmniej 7 jednostek tych naziemnych zniszczyłem. Czy więcej myśliwcem zwykłym? Dobra. Gdzieś tutaj jakiś gość naszą bazę atakuje. A dobra, co ja robię w ogóle? Już. Czy to okienko naprawdę się ogarnę? Już rzadko wychodzę poza to okienko jakoś tak. Nie wiem, czy to przeze mnie, że ja się ogarnę. Seryjnie? Ja zaraz tego odcinka nie wrzucę na YouTube, a się wkurzyłem, obraziłem się na wszystko. Obraziłem się na wszystko dookoła. Wszystko jest brzydkie i zmiłuję, bo ja się rozbijam. Kurde, co ja ci się odpierdzielam. Nie no, no, gorzej niż wczoraj. Dobrze, że tak nie będę manewrować głupio, bo widzę, że wszystko się źle kończy. Raz tutaj rozbiłem się, drugi raz mnie zestrzelili, też sam ze swojej winy się rozbiłem, jestem genialny po prostu. Tutaj mamy pana H51, który leci. Zaskoczymy go. No to, tak jak już kiedyś powiedziałem, no, będziemy nagrywać, bo ogólnie będę lepszy film nagrywać. Dopiero gdy kupię lepszy program do nagrywania obrazu, a kiedy to będzie, to ja nie wiem. Niestety, cóż zrobić. Bida. Ten gość się spada, czy co? Tak, myślę, że go chcę, będę chciał być. O, dobra. Dobra, przynajmniej dostęp asystent, dobrze. Tutaj są ludzie. Aż dwaj, mogę sobie nie poradzić z dwoma. Gościa leci prosto na mnie. A mój karabinek za chwilę się tego
rozrobiona. O Jezu. No nie, no. Co ja dzisiaj odpierdzilem? Został mi tylko już bombowiec. No nie, no. Ciekawe, czy jestem jeszcze na trzecim miejscu. Jeśli tak, to mój team jest nubem. Jeśli nie, to ogarnęli się trochę. Naprawdę, co ja dzisiaj odpierdzielam, to jest, kurde, nie do pomyślenia. Ten gościu tutaj leci, teraz zwolnimy, tylko będziemy tutaj polować na gości. A później polecimy coś zniszczyć z jednostek naziemnych. Ten gościu gdzieś tam leci, ten gdzieś tutaj. Nie jestem zbytnio sterowny tym bombowcem. Nie powinienem się tak tutaj zapuszczać. A dobra, a może. Bomb sobie wyszło poza takiego. Dobra, bomby jest napierdziela myśliwiec, jestem like boss. Mam nadzieję, że myśliwiec za chwilę nie zacznie walić bombowca. Jestem szybszy od myśliwca, jestem genialny. Tak. Oh no. Coś we mnie pierdzieli. Dobra, dostałem asystę przynajmniej i się nie rozbiłem, jestem z siebie dumny. Aczkolwiek nie wiem, co we mnie pierdzieliło, chyba mój. Ponieważ żadnego wroga za mną nie było. O fuck, teraz to mam przerypane. O fuck. No. No i tak, tutaj zakończyliśmy odcinek. Trochę krótki, jeśli jeszcze bitwa się nie skończyła, by pewnie długo trwała, aczkolwiek wszystkie samoloty już mi się skończyły. Cóż zrobić? Dobra. Na jego ci się rozbił. No dobra, no to muszę kończyć. Za chwilę zobaczymy, co w ogóle. Okej, okay, wychodzimy. Zobaczymy, cóż tutaj dostaliśmy. Nie, żadne oznaki. Nie dostaliśmy, bo jeszcze się bitwa nie skończyła. No ale to tyle z mojej strony. Zapraszam do następnego odcinka. To już będzie nasz czwarty. Może już się jutro pojawi, bo staram się. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, lajki, subskrypcje, komentarze mile widziane. Do następnego odcinku. Narka.